za nami inauguracja rundy wiosennej. Niestety nie udało się zdobyć punktów w Lublinie. Ten mecz to już jednak historia. Przed nami kolejne starcie. Rywal to wicelider KKS Kalisz. No tak, rywal nam dobrze znany i z tego co wiem, to też zawsze Górnikowi dobrze się grało z Kaliszem, także no liczę tutaj na zdecydowanie inny obraz meczu niż to, co zaprezentowaliśmy w Lublinie. Byłem, można powiedzieć, bardzo zawiedziony po tym meczu, tak samo jak chłopacy. I teraz jest naszą rolą tą sportową złość pokazać na boisku. W tygodniu Kalisz grał w rywalizacji Pucharu Polski, pokonał zespół Śląska Wrocław. To będzie korzystne dla nas? Czy oni wyjdą bardziej zmotywowani? Czy można rozpatrywać w tym aspekcie, że będą troszkę zmęczeni tym meczem? Znaczy, ja bym akurat na pewno gratuluję, to bez dwóch zdań, bo to jest fajne wydarzenie, drugoligowy klub w półfinale. Dobrze grali ten mecz, to bez dwóch zdań, też ten mecz oglądałem, ale to ja uważam, że dla nas tak naprawdę się liczy to, co my chcemy tutaj pokazać i jak my chcemy zagrać. Pod względem motorycznym na pewno będą czuli taki ciężar gdzieś tego meczu, czy na pewno jakiś aspekt mentalny też, bo to jest duży sukces dla tego klubu, ale no my przede wszystkim musimy patrzeć na siebie i tutaj pokazać zdecydowanie inną grę niż ostatnio. No właśnie, tym bardziej, że inauguracja nastąpi przed własną publicznością rundy wiosennej. Punkty są nam bardzo potrzebne. No tak, wiadomo. Widzimy, jak wygląda tabela. Każdy liczy te punkty i tutaj nie ukrywam, że gramy o pełną pulę. Chcemy wygrać ten mecz i tutaj musimy przede wszystkim pokazać od początku determinację i zaangażowanie, żeby te trzy punkty zostały w Polkowicach. Nieodłącznym elementem rywalizacji są oczywiście kibice nasi, kibice Górnika Polkowice. Wypadałoby ich zaprosić na to spotkanie szczególnie. No szczególnie po takiej inauguracji, także ja ze swojej strony, ze strony sztabu, ale też przede wszystkim z całej drużyny serdecznie zapraszam na ten mecz u siebie. Biorąc pod uwagę, że jest mecz w telewizji, mimo wszystko zapraszam na żywo, jest zawsze inny odbiór i tutaj my dołożymy wszystkich starań, żeby te trzy punkty zostały w Polkowicach. Kamil, kibice długo czekali na inaugurację rundy wiosennej, tym bardziej na mecz w Polkowicach. Jak trzeba zagrać, żeby pokonać wicelidera rozgrywek? KKS jest bardzo mocny zespół, ale nam punkty są potrzebne. No na pewno przyjeżdża bardzo dobry zespół. Analizowaliśmy. Grają bardzo ofensywnie, także, ale my mamy swój plan i będziemy chcieli jak najlepiej zrealizować i na pewno się po tym pierwszym meczu zrehabilitować, bo mieliśmy inny plan na ten mecz. Nie udało się, no ale teraz mamy, fajnie, że się zdarzy szybko ten mecz, jest w niedzielę. I co, trzeba to przełamać i wygrać. No właśnie, będzie transmisja tego meczu w telewizji polskiej, natomiast nie ma to jak obejrzeć mecz na żywo. Chcielibyśmy zaprosić szczególnie naszych fanów, kibiców zielono-czarnych na to spotkanie. No na pewno, liczymy też na nich, na ten doping, bo wiadomo, że 12 zawodnik to są kibice i liczymy na ich wsparcie, bo na pewno potrzebujemy w tym pierwszym meczu u siebie. Życie regionu toczy się w rytmie bijącego serca. Gmina Polkowice. Serce Zagłębia Miedziowego.